Hej, cześć! Dave z kanału Dave z Ameryki z tej strony i na moim kanale to często opowiadam historię o tym, co to znaczy być Polakiem ze Stanów. I dzisiejsza historia jest o tym, jak byłem nastolatkiem i się wstydziłem, że jestem Polakiem. Oczywiście, jak jesteś nastolatkiem, to się wstydzisz wszystkiego. I szczególnie, jak jesteś inny, to pamiętam, że jak byłem dzieckiem, jak byłem młody, to często się przeprowadzaliśmy. I pamiętam, że jak miałem 15 lat, przeprowadziliśmy się do innego stanu. I to było tak, jak mogłem zacząć od nowa. I nie chciałem, żeby ludzie wiedzieli, że jestem Polakiem. Nie chciałem, żeby ludzie wiedzieli, że jestem imigrantem. Nie chciałem, żeby ludzie wiedzieli, że się nie urodziłem w Polsce, albo że moi rodzice mówią po polsku i że w domu rozmawiamy innym językiem i na pewno nie chciałam, żeby ludzie wiedzieli, że jem mięso w galarecie. Kto takie rzeczy robi? To nawet nie jest normalne. I przez to nikt z moich znajomych nie wiedzieli, że jestem Polakiem, ale zawsze się dowiedzieli, że nie byłem ze Stanów, jak dzwonili do mnie do domu, bo ja jestem trochę starszy, to jak byłem młodszy, jak byłem nastolatkiem, to przeważnie dzieci nie mieli komórek, to jak chciałeś do kogoś zadzwonić, to musiałeś zadzwonić do nich do domu. I jak ktoś zadzwonił do mnie do domu, to wtedy moja mama prawdopodobnie tak 90% czasu odbierała telefon. I jak oni słyszeli, jak moja mama mówiła po angielsku, to oni wiedzieli, że my nie jesteśmy ze Stanów. I fakt jest, że moi znajomi od razu wiedzieli, że coś jest nie tak, przez to, że moja mama jak odebrała telefon, to odbierała w taki bardzo polski sposób. W Stanach, jak ludzie odbierają telefon, to mówią hello, a nie, moja mama odbierała telefon i mówiła halo. I oczywiście wtedy, ja sobie wyobrażam, że moi znajomi tak patrzyli na ten telefon i tak myśleli what the fuck, gdzie ja dzwonię? Czy to jest poprawny numer? Pamiętam, kiedyś mój znajomy powiedział mi, że jak do mnie zadzwonił i moja mama odebrała telefon w taki sposób, to on myślał, że niechcąco zadzwonił do chińskiej restauracji. I każdym razem, jak ktoś do nas dzwonił do domu, to tak brzmiało. Bring, bring, bring. Bring, bring, bring. Halo! Is David there? Dawid! Ktoś do ciebie dzwoni! I oczywiście wtedy tak przybiegłem tam, tak tak, hello? I oni wiedzieli, co się dzieje, oni tak, who was that? I wiesz, ja nie chciałem, żeby wiedzieli, że to jest moja mama, to ja im mówiłem, że to była nasza meksykańska sprzątaczka. Nie, okej, żartuję, tak nie zrobiłem, ale chciałem tak zrobić, przez to, że zawsze było tak samo później. I oni tak, to zaraz, poczekaj, to czy ona mówiła innym językiem? Ja powiedziałam tak, ja mówiłem po polsku, nie, to nie jest nieważne. I oni tak, co? Wiesz, dla nich to było takie, wow, szokujące. Ja chciałam tego, wiesz, ignorować, tak, nie, nawet nie mów o tym, ignoruj to, nie będziemy o tym rozmawiać. I oni tak, ale to skąd wy jesteście, skąd ona jest? Tak, ja jesteśmy z Polski. I ja tak, wow, Polska, cool. Ja tak, nie, okej, okay, anyway, co robisz dzisiaj? I tak, nie, a oni chcieli dalej o tym gadać. Ja chciałam dla nich być cool American Dave, że tak jak, hej, patrzcie na mnie, ja jem hamburgery codziennie i gram w amerykański futbol, ale tutaj oni tak, co? Jak on na ciebie mówiła? Ja tak, Dawid, nie, to jest moje polskie imię. Ja tak, wow, ty masz inne imię? Tak, ja, okej, nie, mam, wiesz, mam Dave albo David, może być też Dawid. Oni tak, wow, dla nich to było takie niesamowite, że miałem imię po angielsku i imię po polsku. Chyba dla nich to byłem takim szpiegiem, tak jak James Bond, tylko może taki polski James Bond, taki Jerzy Bondowski albo coś takiego. To wiesz, dla nich to było tak jak nigdy nie spotkali się z takim czymś. Ale chyba najśmieszniejsza historia jest właśnie związana z moją siostrą. Jak moja siostra miała tak 10 lat, to jej koleżanka zadzwoniła do nas do domu i powiedziała hi, is Claudia there? I wiesz, moja mama zawsze była zła, że Amerykanie się nie przedstawiali. Moja mama oczywiście była wychowana w Polsce w taki bardzo polski sposób. I ona sobie wyobrażała, że jak ktoś do nas dzwoni, to oni powinni powiedzieć yes, hello, good morning.
This is Jonathan calling. May I please speak with Claudia? Ale oczywiście Amerykanie tak nie robią, bo to nie jest część amerykańskiej kultury. To nie jest normalne. Oni po prostu mówią tak. Is Claudia there? I przez to moja mama zawsze była taka zła i mówiła, że ci Amerykanie, oni są tacy głupi, tacy, wiesz, bez kultury. Jak oni się zachowują? Jak tak można dzwonić do kogoś i nawet się nie przedstawić? To koleżanka mojej siostry powiedziała, że jak zadzwoniła, moja mama powiedziała halo. Ona powiedziała, is Claudia there? I moja mama powiedziała, yes? I potem była cisza. Przez tak 10 sekund. Ja myślę, że ta dziewczynka myślała, że moja mama poszła znaleźć moją siostrę, ale nie. Moja mama po prostu tam czekała, nic nie mówiła i tak jak 10 sekund już minęło, to wreszcie powiedziała and? A ta dziewczynka nie wiedziała, co się dzieje. On tak, can I talk to her? A moja mama powiedziała tak, no! Next time you must introduce yourself. I tak rzuciła słuchawką. To widzicie, tak to wygląda, jak twoi rodzice są z innego kraju i jesteś wychowany w innej kulturze. To jak chcecie słyszeć więcej takich historii, to sprawdźcie mój kanał Dave z Ameryki. No i mam pełno takich historii.